smutny koniec. Król Joasz miał tylko 7 lat. Był jeszcze zbyt młody, by rządzić krajem. Pan Bóg chciał, żeby kapłan Jehojada sprawował obowiązki króla do czasu, aż będzie on dorosły. Dla Judejczyków były to szczęśliwe lata, kiedy mogli żyć pod rządami bogobojnego i wiernego Bożego sługi. Jehojada przestrzegał Bożego prawa, starannie wypełniał służbę w świątyni i dbał o to, żeby naród nie zbaczył z Bożych dróg. Ludzie bardzo cenili Jehojadę i czuli, że Bóg błogosławi ich kraj. Pod mądrym kierownictwem Jehojady młody król Joasz także dbał o świątynię i starał się zachowywać w sercu zakon pański. Bóg z zadowoleniem patrzył na ofiarność ludu, który chciał odbudować świątynię. Błogosławił mu za to obficie i troszczył się o każdego. Niestety, kapłan Jehojada zestarzał się i umarł. Z wielkimi honorami pochowano go obok królów Judei. Joaszowi trudno było teraz samemu rządzić krajem. Wykorzystał to szatan, który namawiał ludzi, którzy nie znali Boga, aby schlebiali królowi, przekonywali go, jakim jest sprytnym, silnym i mądrym władcą. Wychwalali go, by stał się dumny. Potem zaproponowali Joaszowi, by przywrócił ich bożki i by służba w świątyni Baala mogła zostać wznowiona. Joasz nie mógł odmówić swoim pochlebcom i zgodził się na tę straszną rzecz. Kiedy kapłan Zachariasz przyszedł do króla z napomnieniem, Joasz rozgniewał się i rozkazał, aby go ukamienowano. To okropne zabójstwo miało miejsce w świątyni Bożej, do której wtargnęli czciciele Baala i z okrucieństwem zabili Bożego sługę. Umierający Zachariasz powiedział królowi, że zostanie surowo ukarany za swój grzech. I rzeczywiście, wkrótce Bóg zesłał na niego karę. Syryjczycy napadli na Judę i przy pomocy niewielkiej armii rozgromili wielką armię Joasza. Judea została spustoszona. Wkrótce słudzy króla targnęli się na jego życie. Ci, którzy jeszcze niedawno schlebiali władcę, teraz stali się jego mordercami. Taki smutny koniec spotkał króla, który nie pozostawał wiernym sługom Boga do końca życia. Ludzka próżność bywa bardzo niebezpieczna i Joasz przekonał się o tym na własnej skórze, ale było już za późno. Nawet nie został pochowany obok swoich przodków, poprzednich królów Judy. Na podstawie drugiej księgi Kronik, rozdział 23, werset 16 do 24 rozdziału wersetu 25 oraz Księga Przypowieści Salomona, rozdział 10.
Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.